Upadek Kościoła Katolickiego, a także dwóch papieży o tym mówiła Błogosławiona Katarzyna Emerich. Dzisiaj przedstawiam szokujące wizje, przepowiednie Katarzyny Emerich, bo to nie jest koniec jej wizji, przepowiedni. Bardzo dużo przepowiedni, które jeszcze się mogą zrealizować. Co takiego ona właśnie mówiła? Dzisiaj przedstawiam wstrząsające przepowiednie Błogosławionej Anny Katarzyny Emerich o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie błogosławionej Katarzyny Emerich. Jest to praktycznie kolejny film na moim kanale, jeśli chodzi o przepowiednie tej błogosławionej kobiety. Sylwetkę, biografię tej kobiety przedstawiam na moim kanale w osobnym filmie. Jeżeli chcecie poznać, to zapraszam do tego filmu. Dzisiaj skupię się tylko na samych przepowiedniach, ponieważ jest ich tak naprawdę bardzo dużo, sporo. No i one brzmiały w ten sposób: cytuję. To jest za książką francuską, która ukazała się w 1974 roku. Tam zostały spisane te właśnie przepowiednie. Widziałam różne części ziemi. Mój przewodnik wskazał mi Europę i pokazując mi piaszczyste miejsce, wyrzekł te znaczące słowa. Oto wrogie Prusy. Pokazał mi następnie punkt najbardziej wysunięty na północ, mówiąc: Oto Moskwa, niosąca ze sobą wiele zła. Tak mówiła tutaj właśnie błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, która została błogosławiona bodajże w 2004 roku, a żyła na przełomie XVIII i XIX wieku, tak? Ona po prostu żyła, także praktycznie bardzo, ale to bardzo dawno temu i rzeczywiście miała takie tutaj wizje, takie przepowiednie, czyli już wtedy miała po prostu pewne obawy dotyczące tego tak jeśli chodzi o właśnie Rosję, Moskwę potem mówiła w ten sposób mówiła w ten sposób. Mieszkańcy oznaczali się niesłychaną pychą. Zobaczyłam, że zbrojono, zbrojono się i pracowano wszędzie. Wszystko było ciemne i zagrażające. Zobaczyłam tam świętego Bazylego i innych. Ujrzałam pałac o ośniących dachach. na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związanych, z przez Chrystusa, związanych przez Chrystusa w czasie jego stąpienia do pieki kilku się niedawno rozwiązało i wskrzesiło tę sektę. Zobaczyłam, że, inni zostaną że inne zostaną uwolnione. Tak właśnie mówiła tutaj. Błogosławiona. No i tutaj wiele osób wskazuje na funkcjonowanie sekt, na funkcjonowanie tak naprawdę różnych grup, które podszywają się pod Kościół katolicki, a nie są tak naprawdę tutaj, nie czynią dobra. Potem mówiła w ten sposób: Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów światła wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń. Albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego, jak używane przez nich słowa, światłość, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym. Tak mówiła właśnie tutaj Katarzyna Emerich. Mój przewodnik poprowadził mnie wokół całej ziemi. Musiałam przemierzać, przemierzać bez przerwy ogromne jaskinie pogrążone w ciemności. Widziałam w nich ogromną ilość osób błąkających się wszędzie, we wszystkich kierunkach i zajętych mrocznymi dziełami. Wydawało się, że przebiegłam wszystkie zamieszkałe miejsca globu, widząc z nich tylko ludzi pełnych wad. Widywałam coraz to nowe zastępy ludzi wpadających jak gdyby z góry w to zaślepione niespraw... niepraw... nieprawością, w to zaślepienie nieprawością. No, tutaj trzeba powiedzieć, że troszeczkę skomplikowany jest język, jakim ona się posługiwała. Natomiast no ciekawa sprawa, czyli jakby widziała, można powiedzieć, wszystkie wady świata, niektórzy interpretują to, że mogła widzieć praktycznie piekło. Ja dzisiaj przedstawię praktycznie te wszystkie teksty, natomiast takie szczegółowe interpretacje poszczególnych tych wizji przedstawię w osobnych filmikach. Natomiast ona właśnie mówiła w ten sposób, tak? Nie widziałem żadnej poprawy, musiałam wchodzić w te ciemności, patrzeć wciąż na nowo na złośliwość, zaślepienie, przewrotność, zastawione zasadzki, mściwe, rządze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, zabójstwo, rozwiązłość i straszliwą bezbożność ludzi. No to można powiedzieć, że wymienia praktycznie te wszystkie przywary, tak jeśli chodzi o nas ludzi na ziemi. Wszystkie rzeczy, które jednak nie przynosiły im żadnej korzyści, a czyniły ich coraz bardziej zaślepionymi, nędznymi i pogrążały ich w coraz głębszych ciemnościach. Często miałem wrażenie, że całe miasta znajdowały się na bardzo cienkiej skorupie Ziemi i grozi im wkrótce stoczenie się w otchłań. Tak, mówiła tutaj właśnie błogosławiona Katarzyna Emerich, czyli można powiedzieć w, 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 powiedziała wszystkie te grzechy, tak, nawet nie mówiła o tych grzechach takich ciężkich, tylko wszystkie te negatywne, m, praktycznie emocje, m, które towarzyszą człowieku tak? człowiekowi w ciągu życia. Mściwe żądze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, zabójstwo, rozwiązłość, straszliwą bezbożność ludzi, zaślepienie, złośliwość. E, tak właśnie tutaj mówiła, zobaczyłam ludzi wykopujących dla innych rowy, lekko zakryte ale nie zobaczyłam dobrych ludzi w tych rowach, ani nikogo, kto by do nich do, wpadał. Widziałam wszystkich tych złych, jak gdyby byli ogromną, ciemną przestrzenią rozciągającą się od jednego krańca Ziemi do drugiego. Widziałam ich w nieładzie, w hałaśliwym zamieszaniu, jak w, na wielkim jarmarku, zakładających różne grupy podsycające się do zła. Ujrzałam masy ludzi, którzy, które mieszały się ze sobą, popełniając wszelkie rodzaje czynów grzesznych. Każdy grzech pociąga za sobą inny. Często wydawało mi się, że pogrążam się jeszcze głębiej w noc. Droga prowadziła stromo w dół, była przerażająca, oplatała całą ziemię. Widziałam ludy wszystkich ras, noszących naj, naj, najróżniejsze szaty, e, wszystkie pogrążone w tych obrzydliwościach. Tak mówiła właśnie tutaj Katarzyna Emerich. No ja muszę powiedzieć, że ona to, po części się faktycznie to pokrywa po, z tą przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, że człowiek po śmierci jako tako nie idzie do piekła czy też do nieba, tylko pogrąża się właśnie w tych złych emocjach, w tych złych uczynkach za życia. Tak więc jak stworzymy swój świat praktycznie za życia, to taki świat potem wykryjemy po naszej śmierci, nasza wyobraźnia. No tylko bez przesady, tak? No nie można być jakby tutaj jakimś dobrym samarytaninem, wszystkie pieniądze oddawać i tak dalej pracować, i, i tak dalej. Natomiast no nie można być pogrążonych tylko tych, tych negatywnych emocjach, tych negatywnych odczuciach. Często budziłam się pełna przygnębienia i przerażenia. Księżyc świecił spokojnie przez okno, a ja modliłam się jęcząc, aby im kazano. Aby mi nie kazano więcej patrzeć na te przerażające sceny. Wkrótce jednak znów musiałam wejść w te straszne ciemności i patrzeć na popełniane w nich obrzydliwości i znalazłem się wraz w obrębie grzechu tak strasznego, że wydawało mi się, że jestem w piekle i zaczęłam krzyczeć i jęczeć. Wtedy mój przewodnik powiedział: Jestem przy Tobie, a nie może być piekła tam, gdzie ja jestem. Wydawało mi się, że widzę miejsce bardzo rozległe, w którym więcej było światła dziennego. Było to jakby miasto należące do tej części świata, na której my mieszkamy. Zostało mi tam ukazane straszliwe widowisko. Zobaczyłam ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zadrżałam aż do szpiku kości, bo byli tam tylko ludzie naszej epoki. Męczeństwo Pana było strasz, straszniejsze i bardziej krwawe niż to, które wycierpiał od Żydów. Zobaczyłam z przerażeniem wielką liczbę ludzi znanych mi, nawet kapłanów. Wiele linii i ścieżek od tych ludzi błądzących w ciemnościach prowadziło do tego miejsca. E, kończąc opowiadanie, znaczy, tak, jeszcze powiedziała w ten sposób Zobaczyłaś e, e, w ten sposób, że przewodnik rzekł do niej w ten sposób: Zobaczyłaś obrzydliwości, którym e, ludzie zaślepieni oddają się w, ciemności, w ciemnościach. Zobaczyłam niezliczony tłum prześladowanych, nieszczęśliwych, dręczonych i męczonych w naszych czasach w różnych miejscach i zawsze widziałam, że przez to dręczono Jezusa Chrystusa we własnej osobie. Żyjemy w czasach godnych pożałowania, w których nie ma schronienia przed złem. Gęsta mgła grzechu ciąży nad całym światem i widzą ludzi czyniących rzeczy najbardziej obrzydliwe, spokojnie i obojętnie. Widziałem to wszystko w wielu wizjach, gdy moja dusza była prowadzona poprzez liczne kraje całej Ziemi. Potem ujrzałem męczenników nie czasu obecnego, lecz czasów przyszłych, jednak już widzę, jak się ich prześladuje, bo to się odnosi praktycznie czasu 1820. E, tak, ta praktycznie jej wizja, ale można powiedzieć, że te wizje przepowiednie, które ona mówi o pewnych cechach charakteru przy warach ludzi, one są dalej aktualne. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej, jeszcze większy praktycznie pęd do pieniędzy, e, zawiść, zazdrość, tak podkładanie tej kłód i tak dalej. Potem mówiła w ten sposób, cytuję. Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki kościół i zobaczyłam blisko nich obrzydliwą bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury, jak u lwa i liczne głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki i czerwony, była w centki jak tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burza, burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali, oni zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałem tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych, przede wszystkim duchownych znieważanych, więzionych i uciskanych i miałem wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. Eee... I tutaj mówiła w ten sposób jeszcze. Kościół był już w dużej mierze zburzony, tak że pozostawało, pozostawało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. Ujrzałem burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do kościoła z bestią, burzyciele napotkali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewała się dziecka, szła bowiem powoli, nieprzyjaciół ogarnięto przerażenie, ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet, nie mogła postąpić nawet o jeden krok. Wyciągnęła w powietrzu najbardziej wściekłą szyję w kierunku tej niewiasty, jak gdyby chciała ją pożreć, lecz ona się odwróciła i upadła na twarz. Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a nieprzyjaciele biegli w, w, w wielkim nieładzie. Potem mówi jeszcze w ten sposób, tutaj cytuję kolejną jej wypowiedź. Zobaczyłam kościół św. Piotra i ogromną ilość ludzi pracujących, by go zburzyć. Ujrzałam też innych, nie, na, na, innych naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie roz, równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odkrywali wielkie kawały budowli. Byli to w szczególności zwolennicy sekt wielkiej liczby w liczbie a z nimi odstępcy. Ludzie ci wykonując swą niszczycielską pracę wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju, byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć. Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część kościoła. Stało się tam jeszcze tylko, e, stało tam jeszcze tylko prezbiterium z najświętszym sakramentem. Tak właśnie mówiła e, tutaj e, błogosławiona e, tak, e, Katarzyna Emerich. Czyli tak naprawdę Kościół miał tylko tą fasadę. Od wewnątrz był cały zburzony, z zewnątrz była tylko fasada, a w środku praktycznie był cały, to tak można to powiedzieć, troszeczkę jak z tektury, w sensie budowli, tak? No pytanie teraz, tak, czy Kościół na przykład w obecnych czasach, w ówczesnych nie przeżywa ogromnego kryzysu moralnego, tak? Odejście duchownych, wiernych i duchownych praktycznie z, z Kościoła. Mówiła w ten sposób, jeszcze cytuję, zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkie rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według, według pewnego planu. Nic, nic nie waliło się samemu. Nie robili hałasu, na wszystko zwracali uwagę, uciekali się do wszelkich rodzajów postępów i kamienie. Wydawały się często znikać w ich rękach. Niekiedy z nich, yy, niektórzy z nich ponownie budowali, niszczyli to, co było święte i wielkie, a to, co budowali, było próżne, puste i powierzchowne. Na przykład wynosili kamienie z ołtarza i budowali z nich schody wejściowe. No to jest też ciekawe, faktycznie ta wizja przepowiednia, bardzo metaforyczna, można to czytywać. No i teraz dalej mówiła w ten sposób. Widziałam kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążonych w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. Wy, kapłani, wy się nie ruszajcie, nie ruszacie. Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron. Nic nie robicie. Och, jakże płakać będziecie nad tym dniem. Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ojcze nasz, Widzę tak wielu zdrajców, nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi, źle się dzieje. W ich oczach wszystkie idzie, wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. Widzę ułomności i upadek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowanie kary. Słudzy kościoła są tak gnuśni, nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. Dla niezliczonej liczby osób dobrej woli, dojście do źródła łaski serca Jezusa było zamknięte i utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji kościołów. Cały ten głęboki zamęt, z powodu, który, z powodu którego cierpieli, cierpieli wierni, wynika stąd, że wielu z tych, którzy przyblekli się w Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy kapłaństwa. W tym wszystkim poznałam, że czytanie genealogii naszego genealogii naszego Pana przed Najświętszym sakramentem święto Bożego Ciała zamyka w sobie wielką i głęboką tajemnicę. Poznałam bowiem, że nawet pomiędzy przodkami Jezusa Chrystusa według ciała liczni nie byli świętymi, a byli wśród nich nawet grzesznicy. Mimo to nie przestali być stopniami drabiny jakubowej, po których Bóg przyszedł do ludzi. Tak więc nawet niegodni biskupi są nadal zdolni do sprawowania Najświętszej Ofiary i do udzielania sakramentu kapłaństwa oraz wraz z wszelką mocą z nim związaną. Tak właśnie ona tutaj mówiła, jeśli chodzi o tą wizję, jeśli chodzi o tą przepowiednię. Poznałem, że poganie adorowali niegdyś pokornie od chwili ekskomunikowali od chwili, gdy wzięli udział w pewnych przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa. Widziałam tych ludzi w takiej mgle, że byli jakby oddzieleni murem. Widać z tego, jak bardzo Bóg liczy się z dekretami, postanowieniami i zakazami głowy kościoła i poczymuje je, choć ludzie, są nimi, nie, choć ludzie się nimi nie przejmują. Przeciwstawiają się im lub wyśmiewają. Widziałam, jak smutne były konsekwencje przeciwstawiania się Kościołowi. Ujrzałem, jak ono rosło, a w końcu heretycy wszelkiego rodzaju przybyli do miasta. No tutaj miała w domyśle praktycznie Rzym, także przybyli heretycy do miasta Rzymu, jeśli chodzi o jej wizję przepowiednie. No i mówiła w ten sposób. Ujrzałam jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadła wielka ciemność. Widok rozszerzył się i wtedy zobaczyłam wszędzie, kapłan, wszędzie wspólnoty katolickie prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione wolności. Widziałam wiele zamkniętych kościołów, ujrzałam wojny i rozlew krwi. Wszędzie widać było lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół św. Piotra był e, podkopywany. Zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę. W tym samym czasie uszkadzały go burze. Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili na największego niebezpieczeństwa. Czyli, tutaj, mówi właśnie błogosławiona Katarzyna Emerich na temat tego, że Kościół tak by upadł, że jakaś sekta miałaby doprowadzić do upadku Kościoła katolickiego. No to jest też ciekawe, tak? Ciekawa praktycznie teza, teoria. Jaka tak naprawdę sekta? No ja mam pewne domysły, nie, nie chcę się tutaj z nimi dzielić, możecie pisać w komentarzach. Jaka sekta, ale o charakterze praktycznie międzynarodowym, tajna, mogłaby mieć wpływ na praktycznie kościół katolicki, nie miałaby doprowadzić do upadku kościoła katolickiego, czy też wiary w kościół katolicki. E, odejście bardzo dużej liczby wiernych, tak? E, działać, działa, która by działała praktycznie za kulisowo, e, ciągnęłaby za sznurki, tak, właśnie w tym kierunku, żeby straci, żeby kościół katolicki stracił tutaj zaufanie, żeby duża część duchowieństwa odeszła od tego kościoła. No szokująca tak naprawdę wizja przepowiednia. Wydaje mi się, że poświęcę kolejne praktycznie odcinki na już tutaj szczegółowe interpretacje tych poszczególnej wizji przepowiedni, też ten rozlew krwi, jeśli chodzi o Kościół tak, katolicki. Zobaczmy sobie, ile tutaj trafnych było tej wizji przepowiedni, a przecież to jest przepowiednia no, tam z XIX wieku. Ona żyła na przełomie XVIII-XIX wieku, tak? no, 1820 rok, początek XIX wieku. A ile traktat praktycznie trafnych tej wizji przepowiedni zachował się do, do dzisiaj? Przecież w tamtych czasach to nawet nie była taka rywalizacja, dążenie do pieniądza, tak to ma miejsce teraz, tak. Oczywiście w tamtych czasach i dzisiaj praktycznie dalej ludzie giną za wiarę katolicką, chociaż może w Europie aż tyle osób nie, ale na przykład w Afryce dalej to się praktycznie zdarzają zamachy, gdzie duchowni umierają, tak, którzy właśnie jadą, misjonarze, niejako praktycznie za wiarę za religię. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz. Bardzo ciekawa, tak naprawdę, przepowiednia błogosławionej Katarzyny Emery. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i cześć.